Największą średnią długością życia mogą pochwalić się Japończycy. Dożywają oni średnio około 84 lat. W Polsce średnia długość życia wynosi 77,5 roku, co plasuje nasz kraj na 41. miejscu w światowym rankingu. Lekcję rozpocznijmy takim zadaniem. Ojciec jest 5 razy starszy od syna, a syn o 28 lat młodszy od ojca. Ile lat ma każdy z nich? Na potrzeby tego zadania przygotowałem taką tabelkę. Będziemy w niej umieszczać informacje na temat wieku syna oraz wieku ojca. Zapytano nas o to, ile lat ma każdy z nich. Czy wiemy, ile lat ma syn albo ile lat ma ojciec? Niestety nie. Ustalmy zatem niewiadomą. Ja wybrałem, że moja niewiadoma x będzie oznaczać wiek syna. Oczywiście, równie poprawnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że x oznacza wiek ojca. Wiemy z treści zadania, że ojciec jest 5 razy starszy od syna. Skoro syn ma x lat, to 5 razy starszy ojciec będzie miał 5x lat, prawda? Wiemy również, że syn jest o 28 lat młodszy od ojca. Pozwala nam to zapisać w komórce opisującej wiek syna, że nasz x równa się 5x, czyli wiek ojca, minus 28. Świetnie, powstało nam równanie, z którego bez problemu wyznaczymy wiek syna. Przepiszmy to równanie. Przerzućmy 5x na lewą stronę. Otrzymamy x minus 5x równa się minus 28. Po wykonaniu odejmowania otrzymamy minus 4x równa się minus 28. I aby wyznaczyć wartość x, musimy obie strony równania podzielić przez minus 4. Da nam to ostatecznie, że x oznaczający wiek syna to 7 lat. Skoro syn ma 7 lat to 5 razy starszy ojciec będzie miał 5 razy 7 lat czyli 35 lat. Wiemy już, ile lat ma każdy z nich więc udzielmy odpowiedzi na zadane pytanie. Może ona brzmieć na przykład tak Syn ma 7 lat a ojciec 35 lat. Wykonajmy jeszcze wspólnie sprawdzenie. Wiemy, że syn jest o 28 lat młodszy od ojca. W związku z tym, gdy od wieku ojca odejmiemy 28, powinniśmy otrzymać wiek syna. Mamy 35 minus 28 daje rzeczywiście 7. Wiemy również, że ojciec jest 5 razy starszy od syna. Zatem, gdy wiek ojca podzielimy przez 5, powinniśmy otrzymać wiek syna. Mamy 35 przez 5, co rzeczywiście daje 7. Oznacza to, że wykonaliśmy zadanie poprawnie. Treść drugiego zadania brzmi: Janek jest o 7 lat starszy od swojej siostry. Rok temu był od niej dwa razy starszy. Ile lat ma Janek obecnie? Oczywiście, zacznijmy od narysowania tabelki. Będziemy w niej opisywać obecny wiek Janka i jego siostry oraz wiek tej dwójki sprzed roku. Skoro zapytano nas, ile lat ma Janek obecnie, to niech nasza niewiadoma x oznacza wiek Janka obecnie. Wiemy, że Janek jest o 7 lat starszy od swojej siostry. Ta informacja pozwala nam wpisać w komórce opisującej obecny wiek dziewczynki x minus 7. Zastanówmy się teraz, ile lat miał Janek rok temu. Ile lat rok temu miała osoba mająca obecnie 13 lat? 13 minus 1, czyli 12. A ile lat miał Janek rok temu, skoro obecnie ma x lat? Dokładnie tak, miał x minus 1 lat. W analogiczny sposób obliczymy wiek siostry Janka sprzed roku. Skoro obecnie ma x minus 7, to rok temu miała x minus 7 minus 1, co da nam x minus 8. Aby ułożyć równanie, którąś wielkość, któreś miejsce w tabelce musimy obliczyć na dwa różne sposoby. Znajdź w treści zadania nieużytą dotąd daną i spróbuj ułożyć równanie. Powiedziano, że rok temu Janek był od swojej siostry dwa razy starszy. Pozwala nam to zapisać takie wyrażenie: x 1 równa się 2 razy wiek siostry. x 8 Brawo! Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę wypisując wszystkie te informacje. Zobacz, opisaliśmy wiek Janka sprzed roku na dwa sposoby, czyli mamy równanie, z którego wyznaczymy wiek Janka. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć wartość x z tego równania. Gdy wymnożymy ten nawias, otrzymamy x-1 równa się 2x minus 16. Przenieśmy x -y na lewą stronę, a liczby na prawą. Da nam to x minus 2x równa się minus 16 plus 1. Po wykonaniu obliczeń otrzymamy minus x równa się minus 15 i aby wyznaczyć x musimy teraz obie strony równania pomnożyć razy minus 1. Uzyskamy w ten sposób informację, że Janek ma obecnie 15 lat. Zapiszmy jeszcze odpowiedź do tego zadania. Może ona brzmieć na przykład tak. Janek ma obecnie 15 lat. I na koniec rozwiążmy takie zadanie. Mama ma 27 lat, a córka ma 5 lat. Za ile lat córka będzie 3 razy młodsza od matki? Na początku ustalmy, czym będzie nasza niewiadoma. Skoro zapytano nas, za ile lat Córka będzie trzy razy młodsza od matki, to niech x oznacza poszukiwaną liczbę lat. Kolejnym krokiem będzie narysowanie odpowiedniej tabelki. Opiszemy w niej obecny wiek matki i córki oraz ich wiek za x lat. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie uzupełnić dane w narysowanej tabelce. Wiemy, że matka ma obecnie 27 lat. A córka 5 lat, to za x lat będą miały odpowiednio 27 plus x lat oraz 5 plus x lat. I za x lat córka ma być 3 razy młodsza od matki, czyli jej wiek ma stanowić 1 trzecią wieku matki za x lat. Świetnie, opisaliśmy wiek córki za x lat na dwa różne sposoby. Mamy zatem gotowe równanie, z którego możemy obliczyć poszukiwaną liczbę lat. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie je rozwiązać. Aby pozbyć się ułamka w tym miejscu, obie strony równania pomnożyłem razy 3. Dało mi to 3 razy 5 plus x równa się 27 plus x. Po wykonaniu obliczeń otrzymamy 15. Plus 3x równa się 27 plus x. x -y przerzucam na lewo, a liczby na prawo. Uzyskamy w ten sposób 3x minus x równa się 27 minus 15. Gdy wykonamy odejmowanie, otrzymamy 2x równa się 12, i aby wyznaczyć wartość x, dzielę obie strony równania przez 2 otrzymamy ostatecznie, że x równa się 6. Świetnie, znamy już wartość x, więc zapiszmy teraz odpowiedź. Może ona brzmieć na przykład tak. Za 6 lat córka będzie 3 razy młodsza od matki. W zadaniach o wieku ludzi trzeba pamiętać że z upływem czasu wiek każdej z osób zmienia się o tyle samo lat. Jeśli film Ci się spodobał i chcesz zobaczyć więcej naszych materiałów zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału oraz odwiedzenia strony pistacja.tv